Słuchajcie, magnolia rozkwita, jest piękna, wiosna już się robi, cieplutko. My idziemy na spacer. Oczywiście z Igorkiem. Babcia z Igorkiem. Jakby to nie było. Właśnie, jakby to nie było. Wszędzie na płotach widać gwiazdy, wiszą przed wyborami. Plejada gwiazd. No bo jest cieplutko, jest fajnie. Nie lubię chodzić w zimę na spacery. Wcale nie lubię. Ludzi nie ma, można nagrać. Drzewa już kwitną, jest pięknie. Wszystko stało, stało i teraz nagle wszystko się wzięło do życia. Rozkwitły. Czereśnie kwitną. Dzisiaj tam już kwitną. Jest pięknie. Ciepło się zrobiło i wszystko szybciutko zakwitło. Nie, bo to jest. Mój mały pan oczywiście idzie po murkach. Nigdy nie opuszcza. Teraz to się już popisuje. Trochę go muszę przegonić, bo jest fajna pogoda, żeby się przeszedł. Wrócił ze szkoły, zjadł obiad, idziemy na spacer. No, chodź dalej, chodź. Patrzcie, jak już mleczek kwitną ładnie. Oczywiście Igor biega. Musi się wybiegać trochę, niech biega. Dobrze mu to zrobi. Wiem. Wiem. Widziałam, że Szymon jechał. O, coś. To jest kapliczka. Często koło niej chodzimy. Patrzcie, jakie tu mamy fajne zacisza, lasek. Tutaj jest rzeczka, sobie płynie. Może chodzimy na spacery. Tak, a zaraz będziemy szli koło stawu. Po drugiej strony też płynie rzeczka. Kaczki są? Nie widać kaczek. Nie wiem. Nie ma, chyba poleciała na ten staw w parku. Nie ma ich. Kaczuszki. Kwa, kwa. Jak się woła kaczki w sumie? Ciuciu, babkę. Nie, nie, kwa, kwa, kwa. Ciuciu, ciuciu, babka. Aha. Tam mają taką wysepkę trochę. To jest nasz staw. Jest ptasia stołówka. Oczywiście Igorek bierze ziarno i wrzuci do stawu. Ale to ziarno? Chodź. Dobra, chodź. Idziemy dalej. Jakie piękne drzewo, jak kwitnie. Zobaczcie. Patrzcie, jak pięknie narcyzy kwitną. Uwielbiam wiosnę. Igor! Witajcie, wróciliśmy właśnie ze spaceru i stwierdziłam, że nie ma w domu chleba, więc muszę zrobić rogaliki drożdżowe. Mamy tak, dwie łyżki cukru, dwie łyżeczki soli, 10 dekagramów drożdży. Tutaj mamy pół litry kefiru rozpuszczonego z wodą, bo będziemy robić je na kefirze, więc zabieram się teraz za robienie roszczynu. Drożdże daję tutaj na miseczki. Wiem, że już się nie daje soli do drożdży. Dodajemy cukier. Do zaczynu to musimy rozmieszać. Dodamy troszkę jeszcze tej maślanki kefiru rozpuszczonego. Teraz mieszamy i musimy dołożyć jeszcze mąkę.
mamy jajka, może coś wymyślił jeszcze. Zaczyn nam rośnie, zrobiony już od 7 minut wyrośnięcia. Ja do mąki dodaję teraz tą sól. Żeby się nikt nie przyczepił, że się nie daje soli do drożdży. Teraz dodajemy maślankę. Na razie tyle i zobaczymy. Poczekamy teraz na zaczyn, aż nam wyrośnie. Dobra. I odstawiamy to na razie. Czekamy na zaczyn. Teraz to wyramiamy rękami. Nie huczącym robotem. Co niektórzy mają problem z moim robotem. Tak huczy, a dzisiaj wyramiamy go rękami. Robot już przeżył tyle, że... Do ciasta wyrobionego dodajemy roztopione masło i wystudzone. Zapomniałam wam powiedzieć, że jeszcze idzie pół kostki masła. Rozkładamy, bo się zrobiło bałaganu. I wyrabiamy dalej. Wyrabiam ciasto, aż będzie gładkie, lśniące, piękne. I odstawimy go zaraz do wyrośnięcia. I godzinkę czasu będzie rosło. A my w tym czasie coś innego zrobimy. Odstawiamy do wyrośnięcia. Będziemy go tak co chwilę dziabać potem. Przez godzinę czasu. Piękne. Ciasto już wyrośnięte. Wykroiłam takie trójkąciki na rogaliki. I teraz będę zawijać. Rogaliku, rogaliku, zawijaj się. Ale się popisałam, że ho, ho, ho. Jest rogalik. Idziemy z następnym. I tak wszystkie rogaliki zawijamy. Jak świstak papierku, czekolady. Tylko rogaliki gotowe. Trzeba tylko teraz wysmarować jajkiem do piekarnika. Igorek, zabieraj się za jajko. Ja tu trochę pomogę. Smarujemy roztrzepanym jajkiem rogaliki. No to biorę się za smarowanie. Już? Tak, i teraz to wkładamy do piekarnika. Jeszcze nie wkładamy, bo jeszcze tam się coś piecze. Aha. Rogaliki do pieczenia i pieczemy je. Nie wiem ile. 40 minut. Dobra. Patrzcie, jakie piękne, cuda, a jakie pyszne.